Praca zespołów ratownictwa medycznego nie należy do lekkich, łatwych i przyjemnych i to nie tylko z powodu trwającej epidemii, brakujących miejsc w polskich szpitalach czy po prostu ciężkiej fizycznej charówki okraszonej gigantycznym stresem. Nakłady na ratownictwo rosną, nie da się temu zaprzeczyć. Z jakim skutkiem? Sprawdziła to Najwyższa Izba Kontroli. Pomimo zwiększających się nakładów finansowych i kolejnych reorganizacji, system ratownictwa medycznego od lat boryka się z tymi samymi problemami. Lekarzy wciąż brakuje. Sory obciążone są pacjentami, którzy nie wymagają pomocy z zakresu medycyny ratunkowej, a chorzy długo czekają na przyjazd karety. Drugiemu problemowi wskazanemu przez kontrolerów NIK winni jesteśmy my sami. Pacjenci, którzy trafiają na szpitalne oddziały ratunkowe z dolegliwościami, które bez problemu można rozwiązać nierzadko nawet w drodze znienawidzonej przez większość Polaków teleporady. Takie są fakty. Jeśli na tę przetaczającą się przez Sory lawinę pacjentów nałożymy permanentny brak medyków, to system nie ma prawa sprawnie działać. Już teraz w ratownictwie medycznym brakuje około 1500 lekarzy. Z tego powodu nie można zapewnić pełnej obsady na Sorach. Zdarzało się więc, że na niektórych oddziałach dyżurował tylko jeden lekarz, i to nie zawsze specjalista medycyny ratunkowej. Co więcej, Nasza kontrola pokazała skrajne przypadki, w których medycy pracowali nieprzerwanie przez 80 godzin. Przy takich niedoborach kadrowych i tak długo trwających dyżurach, nawet najlepszy specjalista podpiera się nosem ze zmęczenia, a oczekujący pacjenci czują się zostawieni sami sobie. Nie sposób w takich warunkach wymagać od medyka empatii, sprawności i skuteczności działania, a jednak tego wszystkiego oczekujemy, bo czujemy się chorzy. Medyk zaś nie ma wyjścia. O kolejne dziesiątki minut. Przeradzająca się w długie godziny odkłada zajęcie się naszym, jakże często drobnym z jego perspektywy problemem, by móc ratować ludzkie życie w naprawdę kryzysowej sytuacji. Jeszcze trudniejsze zadania stawiane są przed lekarzami pracującymi w karetkach. Rekordista, jak ustalili nikowcy, spędził na dyżurze 144 godziny. To równo 6 dni i nocy pod rząd. Takie warunki pracy nie zachęcają lekarzy do podejmowania kształcenia specjalizacyjnego. Wszystko w Wskazuje na to, że niedobory kadrowe będą się prawdopodobnie jeszcze nasilały. Coraz mniej jest bowiem chętnych na specjalizację z medycyny ratunkowej. W 2019 roku przeznaczone na nią miejsca szkoleniowe wykorzystano zaledwie w 10%. Niewątpliwie w ostatnim dwudziestoleciu w medycynie ratunkowej nastąpił niewyobrażalny wręcz postęp, począwszy od umiejętności medyków, aż po sprzęt, którym dysponują. Ale nie zmienia to faktu, że pod koniec stycznia mieliśmy w Polsce zaledwie 1101 lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej, którzy aktywnie wykonują swój zawód. Kształcenie specjalizacyjne aktualnie odbywa w Polsce, według danych Ministerstwa Zdrowia, tylko 423 kolejnych medyków.